3, 4. Cześć, siemano ludzie, witam was w kolejnym odcineczku, oczywiście Podlasie na wypasie. Jak Podlasie na wypasie, to jest z nami Riot, ale nie ma go obecnie teraz tutaj. Pojechał sobie Riot działać, z tego co wiem, z belkami chyba. Przyjedzie on później, ja się wezmę za swoją robotę i no, zobaczymy się po prostu w późniejszym czasie. Tak jak widzicie, lipiec drugi, troszeczkę już pozapominając, co my tam ostatnio robiliśmy, bo tak jak wiecie, odcinka chwilę nie było, ale za chwileczkę o tym pogadamy, czemu tak w ogóle wyszło, że tych odcinków teraz troszeczkę mniej. Pogadamy sobie o tym, coś tam w międzyczasie porobimy i będzie bajlando. Ja dzisiaj ogólnie na swoim odcinku chcę się zająć tym wapnem. Uzupełnimy je sobie tutaj na tym polu koło gospodarki, bo to jest słabe te wapno. Plus uzupełnimy sobie jeszcze na jednej łące też te wapno, bo powinno go starczyć raczej, myślę, że nie będzie go aż tyle szło. A też jest tam niskie wapno i ogólnie wiecie, ten plon później z tej łąki też jest mniejszy, a jednak tutaj plon z łąki tam się przyda, no bo te belki później robimy, znaczy ewentualnie później nawet jak już byśmy mieli krowy, no to jednak się przyda, żebyśmy mieli czym je skarmić. Na początek wyciągniemy sobie oczywiście rozsiewacz tych dwóch. Dobra. Aha, tutaj jest 5 litrów, całe 5 litrów nawozu. Jak mi się uda, to sobie to wyładuję. Sobie obstawimy tego big baga, ale chyba teraz tego poziomu mi się nie uda. Ogólnie jeszcze zrobimy sobie tak, żeby miał odpowiednie pasy. Gdzie one są tutaj zapięte? One są w ogóle zapięte? Są zapięte. Czekajcie, ten się teraz zapiął, a tego bym chciał odpiąć. O, dokładnie tak. Dobra, postawimy go sobie, podjedziemy sobie piesikiem. Zapniemy sobie. I zaraz ładujemy wapno. Ogólnie co do odcinków, no to wiecie, no one się rzadziej teraz pojawiały, no bo wyszło tak, że jest majówka i nie ukrywajmy, że na przykład wczoraj odpaliłem sobie live'ika i ja na tą, tak mi się nie chciało jakoś, tak mi się nie chciało i ogólnie ta majówka, wiecie, jest taka jakaś dziwna, bo ja mam wrażenie, że normalnie codziennie to jest takie, wiecie, taki dzień wolny od roboty i człowiekowi się za bardzo nie chce, a to gdzieś na rower wyszedł, a to z kimś się spotkał i wiecie, tak powolutku to leciało. No ale miejmy nadzieję, że teraz już wróci ta aktywność bardziej. Chłopaki tam sobie oczywiście, chodzi mi tutaj o chłopaków z MST, ponagrywali sobie oczywiście na zapas odcineczków i mieli, a mi się ogólnie nawet przed majówką za bardzo nie chciało tego robić, albo czasu nie było, bo coś tam trzeba było robić. Ale i tak wyszło, że odcinków nie było, tyle że z requesta. Także chociaż postaram wam się wrzucić ten odcineczek, jak nie na sobotę, to postaram wam się wrzucić na niedzielę, żebyście mieli. Ja sobie wyładuję ten nawóz, nie pozwólcie. My sobie go zaniesiemy na razie. Całe 5 litrów, także fajnie, że to się w bigbagu pojawia. No i teraz... Opa! Ten jak dał! Zabieraj tę paletę! Dobra, już bierę. Siema. Siema. Odcineczek nagrywany jest. A, dzień dobry wszystkim. Witam. Kurde, ale miał problem wydrzeć z tym, wiesz? Kurwa, czym ty żeś załadował tą trzecią warstwę? Sąsiad ci pomagał? Tak, tam przyjechał na polu akurat robił. No i mówi, dawaj panie, bo nie zabiorę, nie? 6 belek zostało akurat. Z dwóch pól zebrałem. Kurwa, jaki zestaw, człowieku. Dobra, ale tam to rozłotać w takim razie. A ty co, dzisiaj wapno? Tak. No, ja się biorę za wapno. Dobra. A właśnie, jeszcze wam... A to w sumie zaraz będę jechał, to tam pokażę. To pokażesz tam, nie? Podałeś. No. Dobra, jedź tam jeszcze ogarnę to. Weź tam jedź pierwszy, bo ja zaraz tutaj muszę się ustawić. Opa, no ale zestaw drąbany, kurde. Pod liniami się mieściłeś? Zmieściłem. Kurwa, człowieku. Dobra, my sobie ustawimy tutaj. Nie będziemy się brać za te wapienko. No a wracając do tego, no to mówię, nie chciało mi się jakoś wczoraj, słuchajcie, wczoraj odpaliłem sobie live'ika, wieczorem tak człowiek usiadł, zaczął grać tego farminga. No i kurde, mówię, no nie do końca mi się chce. No i musiałem sobie szukać jakiejś alternatywy. Mówię, kurde, ludzie, co poleca się do grania? No i tak sobie... Dobrze, nie alternatywki? Tak, dokładnie. Tak właśnie o tym pomyślałem, chyba jak to powiedziałem te słowa, nie? No i tak, kurde, zaczęliśmy kminić z ludźmi, co by tutaj można było pograć. Ludzie mówią, a to Forza, a to GTA, a to tamto, a to sramto. GTA ogólnie tak. Forza, może zacznijmy od tego. Forza mi się, kurde, nie chciało grać, bo Forza... Ty grałeś na przykład w piątkę? Of course! A wice ja miałem B5 zrecipowaną. No proszę bardzo. Ja miałem tak, chłopie, że miałem... Kurwa, to przechyliło? Nie. Miałem tak, że miałem... ogólnie na początku dużo bugów było, nie? No. No i ja, chłopie, sobie... ustawiłem tak, że jakiś tam bug był na internecie. Ty kurwa, czemu ja tego wysypać się mogę? Był jakiś bug na internecie, że z beczkami coś takiego, że szło to zbugować. No ja sobie to, chłopie, pobugowałem. Miałem tyle kredytów tam, że ja, chłopie, już tak naprawdę miałem na wszystko. No i przez to wszystko, nie wiem, tam z miesiąc, półtora, dwa może pograłem i mi się... No coś tutaj się odwaliło. Czekajcie. Opa.
Aha, dobra, już chyba wiem, co się odwaliło. Dobra, mordeczki, jesteśmy po krótkim cięciu. Oczywiście zapomniałem, że ten Rauś, nie wiem, jak to się tam wymawia. W sumie jest to chyba inny mod niż ten, co ja mam na Krumbach, a wyszło tak, że on też nie ma wapna do usypywania, także musieliśmy na szybko to dodać. To jest mod hub, nie wiem, no ogólnie, no wiecie, rozumiem, że wapna on takiego sypanego normalnie nie weźmie, ale to jest zasadniczo w bibagu i zasadniczo przyjmijmy to, że jest to wapno granulowane. Dobra, ja ci tutaj odstawiam ładowarkę, także możesz sobie dobra. Tam kliknąć. Ile tam zostało jeszcze? Ej, ty co wiesz to? Co? Weź mi może z tym od razu pojedź pod ten, albo dobra, sobie zabiorę. Ja sobie pojadę pod, wiesz, pod tą stertę całą, nie? Tak, tak. Ciano, ciano słomy, stare słomy. Sobie wezmę tako. No, także dziki z modkabana, tak jak widzicie, nie wiem czemu, ale ten Rauch akurat nie ma dodanego wapna. To dziwne. Nie wiem czemu tak zrobili, ale okej. Okay. Dodatkowo ma taki dziwny filtr, po razu zauważyliśmy, ale to mniejsza o to. Ja się boję, że trochę tego wapna będzie uciekało, bo ogólnie no, nie ma on zbyt dużej pojemności ten rozsiewacz. To będzie, będzie, no, na pewno. Także będzie spierdzielało pewnie równo. Wałek jeszcze by się przydało podczepić, żeby wszystko było elegancko. Pokaż też, jak to tutaj wyszło z tym. A, już pokazuję. Proszę bardzo, tutaj prezentuję. Co ty palec, jako będziesz zdejmował? A jak? Zobaczcie, Riot sobie tak oto poustawiał. Fajnie to wyszło ogólnie i co najlepsze, no to Riot tutaj robił tą wiatę i nic nie mierzył, a wyszło tak, że idealnie praktycznie 4 beleczki tutaj wchodzą. Nie? Jeszcze dobra, plandeka nie mierzona i tak samo wyszło idealnie, no, między słupy, nie? Plandeka też między słupy wyszło, także naprawdę. A, co ty gadasz, chłopie, zobacz. Pierdolnie ten raz. Ten co dał. Fajnie, normalnie działa. Na trzecią warstwę. No kurde. Kurwa. Dobra. To jest lepsze, czym myślałem, nie? No zobaczmy te wapno teraz. Ty, nie jest jakoś źle. Nie? Dobrze leci? No, okej, okay, jest. Poczekajcie, ja sobie ustawię w ścieżkę od razu 21, nie o 21. Co będę po ścieżkach leciał, to wyjdzie akurat. Nie wiem, czy tam mówiłeś ostatnio o czymś, ale chyba o jakimś Forzie, tak? O jakichś tam gierkach. Znaczy, czekaj, ja mówiłem o tym ogólnie, że teraz mi chęci odeszły troszeczkę. No i mówiłem o tym, że ludzie tam proponowali gierki. Ogólnie jak macie jakieś pomysły mordeczki, to piszcie, nie? Piszcie. Ogólnie od razu powiem tak, ja nie szukam żadnych gierek, jeżeli chodzi o jakieś horrory czy coś, no bo ja bym chciał, żeby ta gierka miała fabułę, żeby wam też się nie znudziła, no bo jak w takie horrory byśmy grali, no to no bez kitu, no ale to no, pogralibyśmy sobie trochę w horrory, gdzie i tak za dnia byśmy w to nie pograli, bo wiadomo, dreszczyk emocji jest większy gdzieś tam wieczorami. Ja bym chciał taką gierkę właśnie typowo rozwojową i ostatnio, znaczy no ostatnio, wczoraj na live o tym mówiłem, bo ludzie mówią, że jak gram w PUBG, to żebym sobie pograł w CS-a i tak dalej. No i ja mówię, że chciałbym właśnie mieć coś takiego z farmingiem, bo nie ukrywajmy, ale jeżeli ktoś gra na przykład w CS-a, no to ma do gry, do wyboru, nie wiem, Fortnite'a, PUBG, no jakieś tam podobne gry, jakieś tam strzelanki i tak dalej. A my ogólnie takiego wyboru nie mamy, no bo jak wiecie, no farming nie ma konkurencji zbyt dużej. Praktycznie można powiedzieć, że ma zerową konkurencję, dlatego tworzy sobie taki monopol. No i chodzi o to, że my nie możemy sobie zastąpić tego farminga, bo jak ja bym mógł, to bym, jakby Cattle and Crops był cały czas aktualizowany, to ja bym sobie grał i w farminga, i w Cattle and Cropsa i myślę, że tego problemu by nie było. Oczywiście, no, tak. A wczoraj sobie zacząłem szukać tej gierki, no i chopie, tak, ludzie proponują Forzę, ja mówię, że Forzę to nie, bo na początku bugowałem tą grę i miałem tam dużo kredytów, a druga sprawa to jest taka, że ja miałem te konto na Microsoftie, no wiesz, jak to się kupowało na Allegro za 3 zł, dostęp do Microsofta, pobierałeś na swoim koncie i grałeś na czyimś, nie? Dzisiaj grałeś na czyimś koncie. No. Bo ty miałeś w sensie tą wersję, bo była taka jakaś taka opcja, że kupić sobie tego Game Passa, nie? Na 3 miesiące. Nie. To wyglądało tak, że na Allegro normalnie tam za 3 zł kupowałeś Forzę i to, nie wiem, oni mieli to pobugowane, a teraz chyba to naprawili. Ja pier... Robiłeś sobie coś takiego, że kupowałeś dostęp tak jakby do gościa konta, on ci dawał mail i hasło, pobierałeś to na jego koncie. Chyba to było tak, że na Microsoft Store zostawałeś na jego koncie, a na Xbox się logowałeś się na swoje konto i miałeś dostęp normalnie do Forzy. Aha, w ten sposób. No, i to, no to nie, to ja robiłem tak, że miałem... Na przykład no, Game Passa, wiem o co chodzi, no. A taka promocja była, nie? 3 miesiące Game Passa za 3 zł i można było sobie na przykład kupić to 2 razy, 3 razy, nie? I miałeś na przykład na rok za 12, nie? Aha, no to widzisz, no to nie, no to ja ogólnie miałem takie coś, ale oni chyba to już poprawili. Także już nie ma tej zabawy, no ale i tak w Forze, no jakoś niekoniecznie bym się chciał grać, a już później w Forze czy czwórkę czy piątkę to miałem coś takiego, że grałem sobie tylko for fun, żeby gdzieś tam podriftować czy coś i tylko po to grałem. Także Forza odpadała, ludzie gdzieś tam pisali GTA, ogólnie miałem GTA, grałem w GTA piątkę, tylko że mało bardzo. Bardziej to wyglądało tak, że kumpel mnie namówił, żebyśmy... Ty podjechałbyś tam? Jo. Tak, tak.
A, bo ty tutaj sobie masz tego Big Baga, dobra. Tak, Big Baga tutaj, no. Dobra, no i ogólnie no to wygrałem już tam tylko for fun, a jeżeli chodzi o GTA, no to później sobie wszedłem na jakiś serwer, takie ala RP można powiedzieć, no po prostu grałem tam też tak bardziej for fun, gdzieś tam chodziło się do pracy, gdzieś tam zarabiało się na samochód i tak dalej, no ale szybko też mi się to znudziło niestety, no i sobie odpuściłem to tak samo, gdzieś tam były jakieś inne pomysły, no ale ja wpadłem na pomysł, że pójdziemy sobie w Assetto grać, poszedłem sobie na Assetto, ten jak dał. Sorry, bo ja to mam, wiesz, lekutki lagek. No, wiadomo. Poszedłem sobie na Assetto, dosłownie chwileczkę pograłem, w te Assetto musisz wyżej podnieść, wiesz? Tak, ja. Poszedłem sobie na w te Assetto grać. Będziesz musiał chyba zaraz ten dał. Wytrząchnął wszystko. Patrz na moją rękę. Ja nie widzę animacji. Nie widzisz? Nie, to nie za wolno ruszałeś. Mi się za szybko raczej, dobra. Już jest full? Ja. Dobra. Także tak, Assetto poszedłem grać, przejechałem chyba tam na multi ogólnie sobie, znaczy na początku na singla wszedłem. Na Assetto też miałem ogólnie zajawkę, jak kierownicę kupiłem, kurde, tak przecież ludniliśmy te Assetto co chwila. A teraz jakoś mi tak przeszło i też poszliśmy sobie pograć chyba z dwa albo trzy razy się przejechałem na singlu. Później mówimy, dobra, idziemy na multi, poszedłem sobie na multi, dosłownie chwileczkę też. Znudziło mi się na momencie, poszedłem sobie, kurde, na... Znaczy, zrobiłem ankietę i ogólnie zrobiłem, w co gramy, czyli Sons of the Foresta, którego już też grałem na live'ach. Troszeczkę się tam budowałem i no niestety, ale też jakoś mi się tam przeżarło. Ogólnie bolało mnie to bardzo, że oni tak dużo aktualizacji dodawali i cały czas coś nowego i powiedziałem, że ewentualnie chwilę poczekam, a zrobią tę aktualizację oni i wtedy sobie popykamy. Ale też mi się jakoś tak, kurde, nie widziało, ale mówię, zrobię ankietę, ewentualnie spróbujemy pograć i tak dalej. No ale zrobiłem ankietę Sons of the Forest versus Minecraft. No i kurwa, zawsze, no to jak przyszedłem, to Minecraft wygrał 2%, nie? No i mówię, dobra, próbujemy tego Minecrafta i wiecie, najbardziej się bałem tego, że niektórym się to może po prostu nie spodobać, bo wiem, już były takie komentarze gdzieś tam, wiecie, to jest co innego, jak właśnie ktoś przyjdzie i sobie będzie grał w Minecrafta. Gierka plan jest innego targetu ludzi jest, nie, po prostu. Tak. I właśnie, jak ktoś grał to jak najbardziej rozumie, że są takie chęci wracające, ale jak ktoś w ogóle tam w Minecrafta nie grał albo w ogóle nie wie, czym jest ta gra, no to wiecie, ktoś wchodzi do gościa na kanał, który ma 20 parę lat i zara ty masz 20 parę lat i stary konik gra w Minecrafta, nie? To wiecie jak to wygląda. Co wiem, z Minecraft wraca. No powiem ci, że ogólnie mam taki pomysł, żeby z ludźmi sobie popykać na jakimś multi. Tylko że ja się boję jednego, że jak my pójdziemy na tym multi grać, to boję się na bardziej, że będą oszuści, którzy gdzieś tam będą cheatować coś. Ja bym chętnie sobie pograł, wiesz, na pewno grałeś w Minecrafta, ty gdzieś tam chyba nawet miałeś na live'ach, nie? Jezu, chłopie, ty pierwszy grałem Minecrafta, ja na tym kanale opieram kiedyś całkiem. Ha? No pewnie, ja przecież zanim zacząłem farminga robić, to ja kilka lat Minecrafta tylko robiłem, nie? Od razu tutaj jeszcze ci przerwę i powiem ludziom, że kupiliśmy sobie te kanistry z paliwem, ja z tego wszystkiego zapomniałem, a miałem sobie na samym początku zatankować. Ale sobie a, i mamy ten, odnośnie silosu, że możesz powiedzieć. A no odnośnie silosów, no już firma ma w sierpniu, niby na początku sierpnia przyjechać, także pewnie już Riot'a na odcinku przyjadą i gdzieś tam zaczną montować. No jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie, ale pewnie po prostu weźmiemy sobie takie coś, że będziemy im tak jakby na raty płacić. No bo niestety bo tam obecną... cena jest mocna. Tak, zaporowa jest. No gdzieś tam jeszcze mają nam do końca to wycenić wszystko, ale no gdzieś tam oni powiedzieli tak, nie wycenią nam na chwilę obecną, kiedy my dzwoniliśmy, no bo teraz ceny, wiecie, są wahadłowe strasznie i oni nie wiedzą, jak to wygląda. Widełki nam po prostu podali, tak, nie? No dokładnie, no i podali nam taki przedział 40-50 tysięcy, nie? Razem już z wyposażeniem silosu lejowego, także zobaczymy. I plus też taki, że na przykład ta dmuchawa, która tam będzie przy tym krzyżmika, pójdzie też jakby co do innych stylosów, więc będzie tylko ta pierwsza, że tak powiem, pierwszy zakup jest najdroższy, nie? Potem będzie najdroższy. Tak z niektórymi rzeczami jest. No a co do Minecrafta, no to chłopie myślałem nad czymś takim, bo słuchaj, swojego serwera na pewno nie założę, bo ja powiem tak, swój serwer to ja bym założył, bo powiem ci, że ja kiedyś ogólnie siedziałem w tych pluginach i tym wszystkim, nie? W Minecrafcie na serwerach. Ale nie założę swojego serwera, bo ja bym musiał wiedzieć, że to wypali. A Aternos ogólnie modów nie wytrzyma, że tak powiem, nie? No bo ja już wiem, że... Termos? Aternos, no. Aha, myślałem, że Termos. Nie. Pić, mordo, belka w rowie. Ja. Nie. Piana belka w rowie jest. Już chuj. Jak to? Na gnój pójdzie. Nie wiem czemu, jak ona się tam znalazła. To trawy będzie w sumie chyba, bo my trawę robiliśmy. Przecież tak, ubijaliśmy. No to będzie trawa. Czy się skurlała, czy co? No chyba jo. Normalnie w rowie jest tam z tyłu. Tunę. No i jeszcze kontynuując, o to mówię, właśnie kiedyś w pluginach siedziałem, także dla mnie to tam, wiecie, serwery by nie były takim problemem do założenia, tylko że bym musiał wiedzieć, że to wypali, bo serwer w Minecrafcie jednak też swoje kosztuje.
Ale już ogólnie kminiłem, że ja ci powiem tak, najlepiej mi się grało ogólnie na serwerach, grałem dużo na Skyblocku i grałem kiedyś na dużo na Freebuildach. A to dzisiaj... też takie serwery takie sobie robisz, tak? A ty się ogólnie, no wiesz, no tak mówię, w co grałem, nie? No i tak na Freebuildach jeszcze grałem. Dobra, ja za chwileczkę tam podjadę, także możesz ten worek wziąć. Bo... Ja już zaraz będę brał, no. Znaczy, dobra. Ja się rozumiem cały czas, ale... Właśnie grałem na Freebuildach i do dzisiaj, co najlepsze, do dzisiaj jeden serwer cały czas istnieje, ten na którym ja grałem. A na jak grałeś? Na Realcrafcie, bo akurat dobrze pamiętam tę nazwę. Nie kojarzę w takim razie. No i tam dużo, dużo czasu spędziłem, ale tak ci powiem, że teraz tak, wejść z widzami na takiego Freebuilda, no tak troszeczkę się nudzi. No i ja ewentualnie co myślałem, to nie wiem, na pewno kojarzysz serwer Brodatych, gdzie oni mieli ten survival z działkami? Nie. Ja w Minecrafta nie grałem bardzo długo, nie? Jak serwery. Gdzieś tam singla miałem parę lat temu, na streamach robiłem, ale tak to nic. Ja ogólnie no, na tych Brodatych też grałem i tam ogólnie fajnie było, no bo tam miałeś ogólnie survival, stawiałeś takiego cuba i po prostu miałeś działkę na survivalu, nie? Mega fajne to było i kiedyś znalazłem taki serwer właśnie, bo wiesz, to tak, no wiesz jak to jest, przychodzi moment, oj, czekaj, ja sobie tutaj zawrócę, przychodzi taki moment, że kurwa, wróciłbyś do jakiejś gierki starej, nie? No, jest, jest właśnie, tak. No i to jest właśnie ten moment i wiesz, ja się najbardziej boję, że ludziom się to spodoba na przykład, że my tam graliśmy, a ja za chwilę powiem, już mi się nie chce. A ty tak dawaj. No podjechałbyś tutaj, to bym ci ten. Dobra, dobra. Co mi troszeczkę, teraz bym ci tutaj załadował. Opa. Już otwierasz? Dobra. Otwieram. No, także no zobaczymy jak to wyjdzie, możesz już kolejnego wziąć. Zobaczymy jak to wyjdzie, to kurde nie poszło dużo tego wapna, ogólnie ci powiem, że tam chyba na tym jeszcze jednym kawałku dalej też jest liche wapno i tam by można też było dać, nie? Mhm. Także zobaczymy. Nie, no całkiem jest, dobrze, żeśmy kupili. No. Trochę na zapas tak naprawdę nawet. No, więc zobaczymy, no kurde jest godzina 10.30, teraz jeszcze odcinek do Riota nagramy, ja jeszcze chwilkę czasu będę miał, bo dzisiaj na urodzinki uciekam, ale kurde, no może byśmy spróbowali, wiecie, poszukać jakiegoś serwerka, taki chilloutowy totalnie streamek sobie zrobić i coś tam pomyśleć, nie? I znaleźć sobie taki serwerek i kurde, ewentualnie popykać sobie razem. Bo to fajnie, warto próbować, stream, no, warto zawsze spróbować, a wiesz, jak nie wypali, no to nie wypali, nie? Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, o. Ten dał, tak, kurwa, aż całego kajsa podniosł. Tak u mnie z Manorem na przykład było, nie? To samo też. Z Amonorem tym, nie? Aha. No to gierko taką, nie? Też jak myślę, ja jestem fan, postaram się ten odpalić. Ja jestem fagata, przerwam. Jezu, jedź. Hopie, czekaj, dzisiaj. Ona dzisiaj jest u mnie na tym, na okolicy. Oho, to jedziesz chyba, nie? Nie, pierdolę to. Jedź sam. Będę jak te 12-letnie fanki ostatnio co w autokarze śpiewały Konopski o tym. O Boże, no, widziałem to. Ale ci powiem, że ogólnie ta typiarka, ta młoda, to lepszy statement wydała niż kurwa większość influencerów, nie? A tak, widziałem no, to oświadczenie 12-latki. No ale wiesz, no ale kurwa dało oświadczenie, nie? Że żałuję tego i tak dalej. Ja jestem ciekawy, no ja tak bardziej zakładam, że to gdzieś tam rówieśnicy albo rodzice kazali je to napisać. I tak to było fajnie, składnie, dosyć napisane. A kurwa, ale z niej do chłopy nie mogłem, nie? No tak, ale co wszystkim sami influencerzy takie dają świadczenie, że się patrzysz na to nie da, no, nie? No. A ci powiem tak, ogólnie to mam jeszcze trochę tego wapna i ewentualnie chciul, ja pojadę i akurat wtedy skończymy sobie odcineczek. Dobra. Ja pojadę na te pole dalej, bo już nie będę zaczynał kolejnych prac, no bo wiecie, to już u Riota sobie będziecie mieli wtedy. Ja pojadę sobie po prostu na te dalsze pole, tam przez wioskę sobie przejadę. Zobaczymy jak tam z wapnem, bo mi się wydaje, że tam też ogólnie jest słabo. A jako iż nie używamy tutaj wiadomo szybkie obieganie i tak dalej, no to trzeba jechać zobaczyć, ewentualnie wrócić tak jak pojechaliśmy, ale za chwileczkę zobaczymy. No, ale ogólnie powiem, że też masz pewnie takie wrażenie, nie wiem czy to jest przez to, że jakoś standardy się nasze zwiększyły, nie, że tam ludzi, którzy robią gry, to, że nasze standardy też się zwiększyły, ale ci powiem, że ogólnie to kiedyś nawet na telefonie, jak wiesz, jak nie komputer to telefon. No. Było więcej tych gier takich ciekawych, kurde, nie? Gierek ciekawych? Kiedyś było więcej? No mi się wydaje, że tak, no w sensie, że takim, że wiesz, jak ja na telefon usiadłem, to ja moment chłopie miałem grę znalezioną, nie? I wiesz, już wiedziałem w co grać. A teraz ja ci powiem, że tak usiądę i chłopie tak kminie patrzę na te gierki i kurwa latko, kiedy coś znajdę, nie? Takiego ciekawego do pogrania. Nie, ja na telefonie mało ogólnie gram w gierki, ale... No się, a teraz już w ogóle, nie? Ale kiedyś chłopie no. To... non-stopy. Przecież kurwa no pamiętam, tak. Kiedyś chłopie miałem... A ogólnie właśnie, dziękuję wam mordeczki, bo ostatnio ludziom się strasznie spodobała ta moja historyjka z tą nostalgią i kurwa niektórzy przychodzili na live'a i gadali, że płakali, jak nie słuchali z tym agrarem. ale no fajnie ogólnie, że wam takie historyjki siedzą, to jeszcze wam mogę powiedzieć taką historyjkę. Że to był fake. Tak, nie.
że kiedyś ogólnie siedziałem i bardzo dużo grałem, to już wam kiedyś mówiłem, w World of Tanks Blitz na ten telefon. Każe, no. No i kurde, chłopie, przecież ja miałem tak, że dostałem ogólnie... To był mój wtedy, chłopie, taki telefon, że ja wiesz, jak chodziłem tam między ludźmi, to kurwa się wywyższałem. Tylko że u mnie jeszcze to było tak, że w podstawówce nie mogłeś telefonu mieć, dlatego go nie nosiłem do szkoły. Ale kiedyś miałem coś takiego, że ja go, chłopie, zostawiłem tak jakby przy zejściu. Przy zejściu, chłopie, do kuchni i mam takie schody tam do salonu. No i zostawiłem, chłopie, tam telefon pod ładowarką. Nie wiem, czy ktoś przychodził, czy go ściągnął, czy co, ale ogólnie ja przyszedłem, zobaczyłem, że on się ładuje. Wziąłem go, kurwa, on cały ekran zbity, chłopie, nie? No i mówię, przecież nowy telefon, ja go miałem 2 tygodnie, nie? Cały malutki był zbity, a to jeszcze wtedy był ten Sony Xperia, nie pamiętam, kurde. On był ogólnie wtedy, na tamten moment był najcięższym telefonem na rynku ogólnie. Flagowiec. Na tamte lata, no można powiedzieć taki flagowiec, no wiesz, no kiedyś jak tata zapłacił za ten telefon 1000 zł, to chłopie, wiesz, to kurwa dla mnie było coś, nie? Kurde, dzisiaj to piątka, nie? No i dlatego kurde, no ale dobra, no w każdym razie był zbity cały, no ale mówię, no chuj do mnie, i człowieku, wiesz, rodzice mi nie wierzyli, że mówili, że to na pewno ja zbiję i tak dalej, mówię, dobra, chuj, nie, i używałem go, ogólnie wiesz, on był, działał wszystko, tylko że ekran zbity, nie? Mhm. No i chłopie, ściągnąłem sobie właśnie tego World of Tanksa, no i tak kurde, naparzałem nocami, naprawdę, non-stoper, kurwa, i pamiętam, na pewno pamiętacie też, mieliście może takie sytuacje. Graliście na telefonie, no i nagle słyszycie, że ktoś do pokoju wbija. Tymczasem wy telefon pod poduszkę i udajecie, że śpicie, nie, kurwa, i człowieku, ile razy miałem takie sytuacje, nie? No i chłopie kiedyś, tak zrobiłem. Aktor. Bejet aktor. No i chłopie kiedyś tak zrobiłem, tylko że kurwa telefon się przez to wszystko ściął, nie? No. No i przecież chłopie, ja obsałem... Muzyka na to psała cały czas. Nie, no, daj Boże, że nie. Ty, a może i grała wtedy? Nie pamiętam, kurde. No tutaj też tylko... Taka wojenna, bo tam World of Tanks, nie? Tak, no ale chłopie, przecież kurwa, ja siedziałem. No i z tego wszystkiego, że tak nie wiem, czy rzuciłem ten telefon, czy co, i jeszcze chwilę udawałem, to on się zaciął, nie? Mhm. No ale to się, chłopie, zaciął do takiego stopnia, że kurwa, nie wyłączyć nic. No i mówię, ja pierdolę, mówię, co się narobiło, nie? No i mówię, dobra, zostawię go do rana, pod poduszką, może się naprawi, nie? No. Kurwa, przecież ja go zostawiłem, chłopie, na noc. Jak ja go dotknąłem rano, to chłopie, się oparzyłem prawie. Tak się najrzał, nie wiem co mu się zrobiło. Może by teraz nie strzeliła, nie? No chłopie, no to pod tą poduszką ja dopiero wiesz, tak po paru latach sobie zdałem sprawę, jak tam właśnie ludzie pisali, że baterie gdzieś tam telefona potrafią wypuchnąć, nie? No, kurwa, tak. Ja taki obsrany, nie wiedziałem co zrobić, aż w końcu chłopie, wiesz, wszedłem rano na komputer, bo jakby przecież wieczorem usiadł na komputer, kurwa, bo jeszcze mama weszła do pokoju i zobaczyła, że na komputerze siedzę jakieś głupoty, czy tam to bym od razu kurwa kapciem po mordzie dostał, nie? Oczywiście żartuję tutaj, żeby nie było. Tak, żartujemy. No i ogólnie, wiesz, wyczytałem, że jest takie coś jak hard reset, nie? No i faktycznie, że gdzieś tam jak wyjąłeś tą tackę, czy tackę, no wtedy jeszcze tacek nie było, to był te, no, ta klapka na te karty SIM do włożenia i tam faktycznie był taki przycisk reset. Normalnie wykałaczką naciskałeś, chłopie, i resetowało od razu telefon, nie? Tak, wiesz, wymuszony reset strasznie, nie? No, coś każe, no. Nie, ale ogólnie pomogło wtedy i się zresetowało, ale chłopie. World of Tanks'a to ja tak lubiłem sobie pograć wieczorami na tym telefonie, że nie wiem, siedziałem tyle godzin. Tak samo miałem jedną taką gierkę ulubioną, to był jeszcze... 8 ball pool, czyli ten biliard. O jejku, no ja to nawet na studiach to grałem. Chłopie, przecież mój ojciec... Na wykładzie normalnie, z chłopakami się ciśniemy, nie? Mój ojciec ile tam kasy przejebał w tym, nie? Tak? Chłopie, przecież on miał 4 miliony i przegrał wszystko. Ale złotych. Tak, złotych. Normalnie no. Wasze gospodarstwo sprzedał, tak? Zostawił. Tak, no, dokładnie. Jak my kiedyś mieliśmy 800 tysięcy hektarów chyba. Wszystko ojciec 8 ball poola przegrał. Dobra, ogólnie jak coś się skończy, to i to. No właśnie, upadę. Ja teraz sobie przejechałem drugi raz, już też mam skończone, także elegancko tutaj wapno już będziemy mieli uzupełnione, także zawsze gdzieś tam lepsze do oceny środowiskowej. Tak właśnie kminiłem jeszcze, teraz mi tak przyszło do głowy, słuchaj, bo my ten jeżdżmy będziemy prawdopodobnie prosto z pnia sprzedawać, nie? Z pnia, no po prostu... Powiedz. No i tak sobie kminiłem, no bo wiesz, na precyzyjnym zasadniczo mamy te oceny środowiskowe, nie? Jeszcze. Mhm. No i pytanie, czy wiesz, czy może ludzi tutaj warto zapytać, słuchajcie, bo ogólnie to wygląda tak, że są te oceny środowiskowe, jak ktoś gra na precyzyjnie, to wie o co chodzi. No i jak mamy ją wysoką, no to dostaniemy po prostu na skupie zawsze jakiś tam procent z tej oceny środowiskowej, czyli załóżmy sprzedajemy plony, dostajemy 10 tysięcy plus, nie wiem, jeszcze tam dwójkę oceny środowiskowej. A jak tutaj będziemy sprzedawać to z przyczep, no to kurde, nie wiem, czy to po prostu nie lepiej zrobić tak, że jak będziemy sprzedawać to jechać po prostu na zwykły skup,
przedać to jeszcze i zobaczyć, ile oceny środowiskowej byśmy dostali i wiesz, i dodać sobie tą ocenę środowiskową, nie? Byśmy nigdy w plecy nie byli też. Aha, w ten sposób. Znaczy, no, no jak chcesz tak robić, to spoko, tylko zaraz powiem ci, ogólnie ocena środowiskowa aktualnie jest na poziomie 50%. Nie wiem, czy u ciebie coś się zmieniło. Może wejść do laboratorium, zobaczyć. I teraz ocena środowiskowa? No jest to tak, że nic nie zarobimy, nic nie stracimy, nie? To wiesz, stawka normalna. Już patrzę. Ja na serii singla to już nie, u mnie jest mordo 76. A, no to zresztą dostaniemy już, no. No, no, no. Nie, ja tutaj będę dbał, chłopie. No ogólnie ci powiem, że na Krumbachu ciężko jest, nie? A co się dowiedziałem, ty grasz ogólnie na precyzjonie też na specjalnie? Cały czas. Ja już nie potrafię na przykład bez tego. Ty wiedziałeś ogólnie tak, samo. Że... No, jak chwasty masz włączone? Używasz chwastów? Tak, wszystko mam włączone, no. No to słuchaj, ogólnie, no ja kamieni nie mam włączone, bo kamienie to mnie wkurwiają. Nie, to kamienie to gówno, to też włączyłem. Wszystko mam włączone. No, znaczy, a kamienie nie wpływają przecież na ten, na precyzjon, nie? No tylko, tak, ale ogólnie wiesz, na ten wygląd kurwa cały wpływają, nie? I na zużycie maszyn właśnie, no ale ogólnie co do chwastów, to ja chłopie byłem przekonany, jeszcze jak chłopaki zaczynali grać na precyzjonie, to byłem przekonany, dałbym sobie rękę uciąć i mówiłem im o tym, że ogólnie wiesz, no wiadomo, jak pryskasz herbicydem, no to masz małą ocenę, nie? No bo no, jednak chemii używasz. A jak grasz na... jak już korzystasz z chwastownika, to ja mówiłem, że to jest najwyższa ocena, jaka jest możliwa, nie? Ja byłem tego pewny. Się okazało, że się chłopie mylę strasznie, nie? Ja myślałem, że ogólnie mechaniczne usuwanie chwastów jest najlepiej punktowane, nie? Mhm. A się okazało, że nie wiem, to jest pewnie taka nagonka na ten ich cały system. No ale jak oni mają w tym żądnierze te CN spray, że pryska tylko tam, gdzie jest chwast, to za to masz najwięcej punktów, a za chwastownik jest pośrodku. Czaisz, ja chłopie byłem przekonany, no pewien byłem na całym świecie, że chwastownik daje najwięcej, no bo to jest mechaniczne usuwanie chwastów. A widzisz, jednak tutaj jest tak, że zrobili, że jest największe za chemię, ale za precyzyjną chemię, nie? A czy taką bardziej ekonomię może tej chemii, nie? No niby tak, no ale wiesz, no mimo wszystko pestyzy, no wiesz, no chemia, herbicyd, kurwa, te sprawy. A jednak, kurde, no mechaniczne to mechaniczne, nie? No nie, no zdziwiłem się wtedy, no ale widzisz, no tak to wygląda. Jeszcze człowiek się dużo musiał... Ale to też myślałem, że to jest taki jakby pik tego, nie? Ogólnie. No, ale nie wiem, czy miałeś kiedykolwiek 100% właśnie z tego? Kiedyś miałem 97 najwyżej. To ja miałem chyba 80 parę, 2 czy coś. Nie, ja ogólnie... Zwiększyć, nie? I tak samo, bezorkowo wszystko siane i tak dalej, zbierane w czas, zawsze full wapno, full azot, nie? I takie naturalny. Więc no nie wiem, bo czego to znaczy, ale upierdzielił case'a, Jezus Maria. Najgorsze mordo, że my myjki nie mamy, chyba trzeba będzie tam kurwa jechać, to za wieś obok tam myjnia jest, za 2 złote się umyje. Tam z tyłu takie bajurko mamy, chodź, pokażę ci. Bo ja cię zaraz kurwa w bajurko wrzucę, no. Wygląda jak czokapik kurwa. Coca-Colka tam leży, rozlałem. Dobra mordeczki, zapraszam na poprzedni kolejny odcineczek do Riota, na dzisiaj kończymy, mam nadzieję, że wam się spodobało, dzięki temu, że zagrałem sobie na multi troszeczkę mi chęci wróciły, także cieszymy się wszyscy bardzo, hi hi hello. Jeżeli się oczywiście wam również spodobało, to zostawcie coś po sobie, będzie mi niezmiernie miło. Ja wam życzę udanego weekendu lub tygodnia całego najlepiej. Słyszymy się następnym razem, do następnego, na razie, cześć. Siemano.